sobotę na obiektach RCS w Lubinie odbył się turniej charytatywny dla Dagmary. Rozgrywki zorganizowała drużyna szpiku KGHM i Sitech. Celem głównym wydarzenia było znalezienie dawcy szpiku dla 20-letniej mieszkanki Szklar Górnych chorej na białaczkę. 12 zespołów grało w siatkówkę plażową. Jeśli chodzi o siatkówkę plażową, na pewno pierwsza akcja, ale nie pierwsza akcja drużyny szpiku. Ja sam jestem już zarejestrowany do jakiegoś czasu jako dawca szpiku, więc w tej bazie danych gdzieś istnieje. Zachęcam wszystkich, żeby się wszyscy zgłaszali, bo nic o nas nie kosztuje. Dagmara i jej rodzina mają nadzieję, że podczas takich akcji charytatywnych znajdzie się bliźniak genetyczny mogący zostać dawcą szpiku. Było już kilka właśnie takich różnych okazji. No, nazbieraliśmy, że tak powiem w cudzysłowie, sporo właśnie potencjalnych dawców, także no myślę, że na pewno pomagają takie akcje. Sportowa impreza przyciągnęła wiele osób. Wśród wspierających turniej znalazł się klub KS Kuprum Lubin. Sami jesteśmy też w klubie wszyscy zarejestrowani jako potencjalni dawcy szpiku, więc myślę, że takie imprezy jak najbardziej należy wspierać, organizować. Mam nadzieję, że ten turniej pomoże Dagmarze, żeby wróciła do zdrowia. Zarejestrowano w sumie 83 potencjalnych dawców szpiku. Sportowcy biorący udział w turnieju nie mieli łatwego zadania. Wysoka temperatura sprawiała, że szybko opadali z sił. Tutaj przyczynić do uratowania czyjegoś zdrowia na pewno warto. Natomiast my tutaj z koleżanką przyzwyczajone jesteśmy do siatkówki halowej i plażowa, i jeszcze tutaj w takim upale to jest po prostu naprawdę ciężko, ale fajna zabawa. Zwycięstwo w turnieju zdobył zespół bracia. Byli to bliźniacy Marek i Dariusz Narejewscy, na co dzień pracujący w COPI. Drugie miejsce przypadło drużynie Stevie Wonder z Legnicy. Trzecie wywalczyli również legniczanie pod nazwą Non-Topper.